Boże, po tym teaserze czy zwiastunie, zajawce ostatnio, w której tak sobie wędrowałem w pięknym słońcu i podczas pięknej aury pogodowej. No, chciałem Was przez to jakoś zaprosić do takiej wspólnej wędrówki adwentowej, też do odpowiedzenia sobie na wiele ważnych pytań, które być może już gdzieś tam siedzą w Waszych sercach, a jeśli nie, to ja postaram się z pomocą Pana Boga te pytania jakoś Was uruchomić, bo myślę, że one będą ważne. I słuchajcie, na początek tej naszej wspólnej wędrówki chciałbym jakby wrzucić pierwszy temat. Otóż domyślam się, że kiedy byliście małymi dziećmi, to ktoś Was nauczył modlitwy. Mama, tata, babcia, dziadek. Najczęściej zaczynaliśmy wszyscy od Aniele Boży, czyli takiej rymowanki, którą dość łatwo można było zapamiętać. I potem przez lata, kiedy dorastamy, stajemy się trochę starsi, chodzimy na katechezę, uczymy się nowych formuł modlitewnych, uczymy się modlitwy. Ale mam wrażenie, że w pewnym momencie, kiedy stajemy się nieco starsi, rodzi się w nas takie pytanie. Czy modlitwa ma sens? I nie wierzę, że chociaż raz, kiedy stawaliście do modlitwy, siadaliście, klękaliście, kiedy wypowiadaliście słowa skierowane do Pana Boga, nie obudziła się w Was taka wątpliwość, czy w ogóle modlitwa ma jakikolwiek sens. Czy to nie jest tak, że my mówimy do kogoś, kogo w sumie nie widzimy, mówimy, no nikt nam nie odpowiada, no nie jest tak, że nagle podczas modlitwy słyszymy głos Pana Boga, który jest odpowiedzią na nasze wątpliwości i na to, co do Niego mówimy. No chyba, że ktoś ma takie objawienia, ale wątpię. Ja nie mam. No, kiedy spotykamy się z kimś, kto jest naszym przyjacielem, znajomym, kiedy wymieniamy z nim nasze myśli, kiedy z nim rozmawiamy, to jakby ma to sens, no nie? My mówimy coś do drugiej osoby, ta druga osoba nam odpowiada, prowadzimy dialog, natomiast modlitwa, no, to jest coś znacznie trudniejszego. Więc czy modlitwa ma sens? Czy to nie jest jakaś ściema, że my mówimy do Boga, skoro nie usłyszymy żadnej odpowiedzi? A może Bóg odpowiada, tylko nie bardzo potrafimy ten głos usłyszeć, albo nie wiemy, jak go usłyszeć. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do krótkiej wędrówki przez temat modlitwy. Mam nadzieję, że przyda się Wam ten odcinek i będzie dla Was czymś ważnym. To jedziemy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do sedna sprawy, to są takie sposoby w życiu dorosłych, żeby dodać sobie sił. Człowiek wstaje rano, nic mu się nie chce, nie ma energii i w ogóle jest mu ciężko, albo musi siedzieć wieczorem, musi dokończyć jakąś pracę, cokolwiek i szuka sposobów, żeby ten organizm jeszcze pobudzić do działania. Słuchajcie, jednym ze sposobów jest zrobienie sobie kawki. Więc jak mamy ekspres, to fajnie, możemy sobie, ustawiamy filiżankę. I słuchajcie, z tych opcji różnych tutaj, może tutaj zrobimy zbliżenie. O właśnie. Mamy różne kawy, taką mocną, która daje kopa, najczęściej jest espresso, a taką w ogóle, co już mega da nam kopa, będzie podwójne espresso, więc robimy. Słuchajcie, podwójne espresso gotowe. Mam nadzieję, że widać. Zaraz będziemy kosztować, ale słuchajcie, to nie jedyny sposób, żeby dodać sobie kopa. Od kiedy Argentyńczyk został papieżem, papież Franciszek, słuchajcie, to też w modzie jest tak zwana yerba, czyli herbata argentyńska, która właśnie też ma takie właściwości pobudzające. Więc spróbujemy zaparzyć jeszcze yerbę, do tego potrzebujemy zagotować wodę, która musi mieć 70 stopni Celsjusza, jak dobrze pamiętam. Do zrobienia yerby potrzebujemy również super profesjonalnego kubeczka, słomki.
No i właściwie chyba tyle. No to poczekamy, aż się nam zagotuje woda. Słuchajcie, no więc tak, mamy podwójne espresso. Bardzo dobre. W ogóle jestem wielkim smakoszem kawy. Mamy yerbę. Jeszcze ciepła. Gorąca, ale bardzo dobra. I słuchajcie, jeszcze mam tutaj trzeci produkt. Muszę zasłonić napisy, żeby nie było wiadomo, o jaki chodzi. Chociaż kolor puszki i tak wszystko Wam zdradzi. Ale firma, żeby było jasne, nie zapłaciła mi tutaj za żadną reklamę. To raczej jest taki produkt wątpliwy, jeśli chodzi o takie czynniki zdrowotne. Kawa jest zawsze zdrowa, chyba że ktoś pije 10 dziennie. Herbata jest zdrowa. Jeśli chodzi o energetyki, chyba niekoniecznie, zwłaszcza. No ale spróbujmy też, bo wiemy, że ludzie się tym szprycują, żeby się pobudzić. Wolę kawę słodkie. Dobra, słuchajcie, więc tak. Co tak naprawdę nam może dodać sił w życiu? Co możemy zrobić takiego, żeby naprawdę być człowiekiem pasji, energii? I wcale nie chodzi mi tylko o siły fizyczne. W jaki sposób możemy zaczerpnąć sił do tego, żeby realizować swoje marzenia, swoje pasje i żeby być człowiekami konkretu? Czy potrzebujemy do tego podwójny espresso, czy yerby, czy energetyka, czy może czegoś jeszcze? No, ciekawy jestem, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Tego nie sprawdzę, ale zapraszam Was teraz do krótkiej refleksji na temat tego, jak w ten cały zestaw jeszcze wpisać kwestię modlitwy. Słuchajcie, po pierwsze, taki archaiczny rekwizyt. Nie wiem, czy jeszcze ktoś to ma w domu. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest, słuchajcie, to jest telefon na kablu. Tak, prehistoria. Chociaż jeszcze do niedawna całkiem normalna rzecz w polskich domach. Słuchajcie, nieraz ludzie płacili grube pieniądze kiedyś. Dzisiaj mamy te darmowe minuty, rozmawiamy do woli. Kiedyś ludzie płacili naprawdę grube pieniądze, żeby móc ze sobą porozmawiać przez telefon. Dlaczego przyniosłem ze sobą ten archaizm? Słuchajcie, modlitwa. Modlitwa w pierwszej kolejności to jest spotkanie z kimś, kto jest żywą osobą. To jest bardzo ważne, kiedy stajemy do modlitwy, żeby sobie uświadomić, że ja teraz zaczynam rozmawiać z kimś, kto naprawdę jest osobą, kto naprawdę żyje, uwaga, kto naprawdę chce mnie wysłuchać i kto naprawdę interesuje się tym, co się u mnie dzieje. Możemy mieć jedną pewność. Nawet jeśli Bóg nam nie odpowiada, nawet jeśli nie słyszymy Jego głosu, nie słyszymy Jego odpowiedzi, to możemy być pewni, bo o tym mówi Pan Jezus w Piśmie Świętym, że On jest kimś, kogo naprawdę interesuje nasze życie. I zobaczcie, bardzo często jest tak, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi, że nie mamy z kim pogadać. Do rodziców czujemy jakąś nieufność, nie? Taki wiek, przeżywamy jakiś bunt i no, nie rozmawiamy z rodzicami na ważne tematy. Jeśli chodzi o kolegów i koleżanki, czasami jesteśmy niezrozumiani, wyśmiani. Mamy przyjaciół, ale czasami są takie rzeczy, że nawet największemu przyjacielowi nie jesteśmy w stanie tego powierzyć. Natomiast na modlitwie Bogu możesz powiedzieć wszystko. Po drugie, wracam do podwójnej espresso i do wszystkich innych wspomagaczy.
Słuchajcie, modlitwa to jest taki czas, kiedy Bóg ładuje nam akumulatory serca. To znaczy, modlitwa to jest takie spotkanie z Bogiem, gdzie możemy nabrać sił do tego, żeby stawić czoła naszym różnym przeciwnościom, ale też, żeby spełniać nasze marzenia, pasje, cokolwiek. Bóg chce się z nami spotykać po to, żeby nas motywować. Kiedy nieraz siadamy w ciszy na modlitwie, to jest też dobry czas, żeby wiele rzeczy sobie przemyśleć, żeby wiele rzeczy sobie poukładać, żeby wiele rzeczy sobie odpowiednio gdzieś tam w odpowiedniej hierarchii ustawić, nie? I żeby naprawdę dojść do takich wniosków, czy ja się muszę poddawać, czy ja muszę kogoś słuchać, czy ja muszę słuchać tych złych rad, a Bóg za każdym razem chce nam dodać kopa, żebyśmy mieli odwagę do tego, aby iść do przodu. Słuchajcie, trzecia rzecz, to też jest chyba archaizm. Kto dzisiaj stosuje planer albo kalendarz, nie wiem, wszystko w telefonach, nieważne. Słuchajcie, kiedyś tutaj w takich rzeczach ludzie pisali swoje plany, pisali swoje zadania, które mają do wykonania każdego dnia i wszystkie inne rzeczy, które na nich czekają, na przykład w ciągu tygodnia. I myślę sobie, że modlitwa to jest też taka dobra chwila, żeby Panu Bogu opowiedzieć o tym, co mnie czeka. Żeby mu opowiedzieć o wszystkich swoich planach, żeby mu powiedzieć o zadaniach, które nas czekają i przede wszystkim, żeby go do tych wszystkich rzeczy zaprosić. Myślę, że to jest zwłaszcza fajne w modlitwie porannej, kiedy stajemy przed całym dniem i chcemy Pana Boga zaprosić w to wszystko, co się ma dziać w danym dniu w naszym życiu. Kończąc naszą refleksję o modlitwie na dzisiejszy pierwszy odcinek rekolekcji adwentowych, chciałbym Wam powiedzieć, odpowiadając na to pytanie, które zadałem na samym początku, czy warto się modlić, czy to nie jest jakaś ściema, że mówimy coś do kogoś, kogo nie widzimy i nie słyszymy odpowiedzi. Chciałbym Wam powiedzieć, że modlić się warto, dlatego że po pierwsze, próbujemy wielu nieraz środków, żeby zmobilizować się do działania i niestety wiele z nich zawodzi. To znaczy, możemy wypić tonę kawy i milion yerby, litrów yerby i może się okazać, że to ciągle będzie za mało, żeby się na tyle zmobilizować, żeby zrobić jakieś dobro. Natomiast nikt tak nie mobilizuje do robienia dobra jak Bóg, który obiecuje, że to dobro do nas wróci i to dobro też stanie się dla nas biletem do nieba. Po drugie, spotkanie z Bogiem to jest spotkanie z osobą, na której nigdy się nie zawiedziemy. Myślę, że nieraz nie jeden przyjaciel, kolega, znajomy Was zawiódł, bo tacy jesteśmy. Niestety ludzie są słabi i potrafią wyrządzić sobie nieraz wiele cierpienia, mimo że się przyjaźnią. Bóg nas nigdy nie zawiedzie. I w końcu możemy być pewni, że Bóg kibicuje naszym planom, o ile są dobre, dlatego warto Go zapraszać we wszystkie nasze sprawy i we wszystkie nasze plany i pragnienia, jakie nosimy w swoim sercu. Nie wiem, czy Was przekonałem, ale może Pan Bóg sam Was przekona. Z Bogiem.